Prezydent Tomasz Andrukiewicz jest gościem audycji samorządowej z Ratuszy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zaczynamy, chociaż zima z okna, ale my już zaczynamy myśleć o tym, co nas czeka. Między innymi w lecie e, prezentacja kalendarza wydarzeń na rok 2018. -18. Panie prezydencie, dużo wydarzeń w tym roku? W tym roku będzie dużo wydarzeń, będzie trochę nowości. Ten rok to także rok szczególny rok, rok stulecia niepodległości. Dzisiaj nie będę mówił o wydarzeniach na stulecie, zaprezentujemy to w przyszłym tygodniu lub w kolejnych tygodniach. Ale coś specjalnego Ale szykujecie. Mamy specjalne wydarzenia dla Ełczan. I chcielibyśmy zaprezentować ofertę nie tylko na okres letni, ale także na cały rok, ponieważ w ciągu całego roku zaplanowane zostały wydarzenia nie tylko organizowane przez miasto, ale także instytucje wspierane finansowo-organizacyjnie przez miasto. Szczegółowe informacje zamieścimy dzisiaj na stronie naszego urzędu, naszego miasta, ale może skoncentruję się na kilku wydarzeniach. Zacznę od rekreacyjnych i sportowych, ponieważ Wielu Elczan jest bardzo aktywnych i cieszy się na, każdą, na każde wydarzenie art, sportowo artystycznych również za chwilę. W tym roku nowością będzie Eucka Liga Kickboxingu, którą my jako miasto będziemy wspierać, organizowana będzie kilkakrotnie, będą wyłaniani najlepsi kickboxerzy. Warto, żeby Elczani uczestniczyli w tych wydarzeniach. Elskie biegi przeszkodowe, czyli Run Magedon, zarówno 24-25 lutego na dystansach 6 km, a także 21 km latem 6 i 12 km, to jest 23-24 czerwca. Tradycyjnie zaprosimy już na 11 mazurskie zawody balonowe, które odbędą się 19-21 lipca Nowością będą pokazy akrobacji paralotniowych, które odbędą się 28 lub 29 lipca tego roku bardzo ciekawe przedsięwzięcie, które będziemy realizowali we współpracy z jednym ze stowarzyszeń. W tym roku powraca gwiazda mazurska, i Gwiazda Północy od 11 do 14 sierpnia, czyli maratony rowerowe organizowane wspólnie z Cezarem Zamaną. Gala boksu zawodowego, którą chcielibyśmy zorganizować we wrześniu bądź w październiku, gdzie chcielibyśmy, by wystąpił również Michał Syrowatka. I tradycyjnie zorientuj się na Ełk, czyli marsze biegi na orientację w kwietniu, w maju, we wrześniu i na końcu również września. Mazurska Gala MMA i w tym roku Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin, które odbędą się w naszym mieście w listopadzie. To są te wydarzenia takie typowo sportowo-rekreacyjne. Do tego um, tradycyjne wydarzenia biegowe, czyli Wilczym Tropem, 4 marca w ramach Polska Biega 20, 1111 metrów razy 3. 5-10-15, półmaraton, bieg papieski, bieg niepodległości. Te biegi będą realizowane w naszym mieście. Ale oprócz tego odbędzie się szereg wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych. Między innymi gala Disco Polo. Tutaj wiem, że wystąpią piękni i młodzi. W tym roku może warto wspomnieć, że nie zapominamy o kibicach piłki nożnej, ponieważ w ramach Mistrzostw Świata chcielibyśmy zorganizować strefę kibica która zapewne będzie w amfiteatrze, w miejscu, gdzie jest osiediska, gdzie jest monitor, i tam będziemy starali się zapraszać Euchan kibiców piłki nożnej. Hip-hop raport, który odbędzie się od 28 czerwca do 1 lipca. Festiwal tencza, czyli muzyka ludowa. Festiwal sztuk pirotechnicznych w tym roku 6-7 lipca. Tutaj też wystąpi Piotr Karpienia z zespołem jednego, jednego z dnia. Nowością będzie Elk Blues Night i Elk Jazz Night, które to koncerty będą prezentowały wykonawców muzyki jazzowej i bluesowej 11 lipca i 21 lipca. Mazurskie lato kabaretowe w sierpniu. Do tego wystąpią jeszcze, jeśli chodzi o muzyków, i Power, i Boys w tym roku, ten Grace, Cortez, Marek Jarosz, Czerwony Tulipan i jeszcze dwie gwiazdy muzyczne, z którymi w tej chwili nasi, nasze instytucje rozmawiają i podpisują umowy, tak by nie zabrakło różnych gatunków muzycznych na, w, czasie tego, w czasie tego roku. Dodam, że będą oczywiście realizowane spektakle teatralne, pokazy operowe, m.in. w ramach transmisji z Metropolitan Opera, ale także odbędzie się czwarta ściana, czyli drugie Euckie spotkania teatralne, gdzie będziemy prezentowali bardzo ciekawe spektakle teatralne dla nam mieszkańców naszego miasta, także dla gości. Nowością w tym roku. Czego nie było jeszcze wcześniej, będzie organizowany po raz pierwszy festiwal literacki w lipcu, 27, 28, 29 lipca. Będziemy chcieli zaprosić ciekawych literatów, pisarzy, zaprosić muzyków, którzy grają do muzyki z ciekawymi tekstami to będzie nowość która będzie realizowana w naszym mieście. W tym roku rocznica i urodzin Michała Kajki, tutaj będziemy chcieli zainspirować elskich muzyków do zorganizowania koncertu i napisania muzyki do tekstów Michała Kajki. W tym roku również jubileusz Elskiej Orkiestry Miejskiej Orkiestry Dentej odbędzie się w Latem również koncert tego, tej grupy muzycznej, i tak jak wspomniałem, szereg wydarzeń związanych ze stuleciem niepodległości, które zaprezentujemy wraz z logiem już w najbliższym czasie. Przygotowaliśmy wydarzenia w taki sposób, by były one odpowiedzią na. Zapotrzebowanie, zainteresowanie różnych grup wiekowych, społecznych, tych, którzy lubią różne gatunki muzyczne. Tych wydarzeń jest bardzo wiele. Cały kalendarz publikujemy już na stronie internetowej Urzędu Miasta. Także zapraszamy do korzystania. Tych wydarzeń naprawdę sporo się zapowiada w tym roku. No, i zapraszamy do korzystania, a zmieniamy temat. Teraz będzie o wsparciu wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży. No, trwają ferie zimowe, dzieciaki, ferie zimowe, no już niedługo będą na półmetku jeszcze do końca tygodnia. A miasto kwotą 50 tysięcy złotych różne organizacje wsparło. Właśnie organizacje, które promują wypoczynek dzieci i młodzieży. Tak, jak co roku staramy się, by dofinansować wypoczynek dzieci i młodzieży z naszego miasta. Ten wypoczynek dofinansowujemy za pośrednictwem stowarzyszeń, klubów sportowych, sekcji sportowych, które działają w naszym mieście, ale także innych stowarzyszeń, które prowadzą zajęcia w formie półkolonijnej. I wyjazdowej w sumie prawie 900 najmłodszych Ełczan, najmłodszych i nieco starszych Euczan, skorzysta ze wsparcia miasta poprzez system dotacyjny. Będą dotowane przez nas, a w zasadzie są dotowane trzy formy wyjazdowe: 10 stacjonarnych. Tak jak wspomniałem, są to zimowiska wyjazdowe, zimowiska na miejscu realizowane przez różnego rodzaju kluby w, w, w naszym mieście i są bardzo różne ciekawe zajęcia organizowane również przez nasze instytucje: Ełckie Centrum Kultury, Centrum Edukacji Ekologicznej, Bibliotekę, Muzeum Historyczne. To są wydarzenia, które odbywają się cyklicznie każdego roku i Osylują one w formach aktywności sportowej, aktywności artystycznej, kulturalnej, turystycznej. Zależało nam na tym, żeby jak najwięcej dzieci miało możliwość zorganizowanej formy wypoczynku. I dzisiaj po raz kolejny chciałbym zaapelować do rodziców, do dzieci i do młodzieży o to, by, byśmy pamiętali o bezpieczeństwie, byśmy nie wchodzili na lód na jeziorze. On jest naprawdę kruchy, byśmy nie usili losu i życzę wszystkim udanych, dobrych, ciekawych ferii i bezpiecznego powrotu po ich zakończeniu do szkoły. No i ten bezpieczny powrót to jest najważniejszy. Po raz kolejny zmieniamy temat. Teraz zostajemy w, w temacie bezpieczeństwa. Nowe radiowazy pojawiły się na euckich ulicach, na ulicach miasta i takie oznakowane, i mniej oznakowane. Miasto się przyczyniło do tego, że te samochody się pojawiły. Dołożyliśmy prawie 80 tysięcy złotych do zakupu samochodów. Jak wiemy, tych samochodów przybyło siedem, z tego cztery współfinansowane przez różne instytucje, w tym dwa my, jako mieszkańcy Ełku, można powiedzieć, zrzuciliśmy się na to, by zostały zakupione dla Ełckiej Policji. Są to pojazdy oznakowane, z których korzystają policjanci, którzy na co dzień chcielibyśmy, by szybko docierali do miejsca zdarzeń do miejsca. Wypadków. W tym roku również będziemy wspierać działania policji. Ja tylko przypomnę, że nie jest to bezpośrednio zadanie miasta związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku, jeśli chodzi o działanie policji. Natomiast tam, gdzie brakuje środków, tam, gdzie możemy wesprzeć zakupem sprzętu, staramy się to czynić, wiedząc, że zwraca się to nam z korzyścią, ponieważ bezpieczeństwo jest jedną z wartości, o którą warto zabiegać i nieustannie wspierać. A teraz będzie o 2,5 miliona złotych, które są do wykorzystania do wykorzystania na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Co jakiś czas informujemy, że możliwości są wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach ZIT. ZIT, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne, które miałem przyjemność negocjować z zarządem województwa, tak by do naszego miasta Trafiło ponad 70 milionów złotych. W ramach tej puli są środki przewidziane na, można powiedzieć, aktywizację mieszkańców w zakresie aktywności zawodowej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wartość dofinansowania sięga aż 95%, to jest duży poziom dofinansowania. Mogą z tego skorzystać te instytucje. Te podmioty, które działają w sferze rynku pracy, pomocy integracji społecznej, a także rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Hmm. Te projekty, które w ramach tych środków mogą powstać, mogą dotyczyć staży i praktyk zawodowych, a także mm, kursów i szkoleń, y, wsparcia indywidualnego i grupowego y, w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych, a także społecznych tych osób. Zachęcam do skorzystania m, z tych środków. To jest pula niemała, 2,5 miliona złotych, o które można aplikować. Szczegółowych informacji udziela Biuro Związku ZIT, y, położone y, przy ulicy Małeckich 3 Czyli w kamienicy pozarządowej, gdzie pracują moi współpracownicy, udzielają informacji, w jaki sposób można skorzystać z tych środków. Także zapraszamy do korzystania z tych środków. Przedsiębiorcy z Ełku i regionu spotkali się też w Technoparku. Tak, to jest taki cykl spotkań, fora biznesu i przedsiębiorczości. Około setki przedsiębiorców i inwestorów. Zapoznało się z nie tylko ofertą inwestycyjną miasta, ale także nowymi narzędziami wsparcia przedsiębiorców, inwestorów w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości. To jest nowe narzędzie wprowadzone przez miasto, ale także dyskutowaliśmy nad problemami i. Mm, Takimi czynnikami rozwojowymi naszego miasta, w jaki sposób możemy wzajemnie się wspierać. To było cenne doświadczenie, zebraliśmy uwagi przedsiębiorców i oczywiście przekazaliśmy szereg nowych informacji dotyczących możliwości pozyskania przez euckich przedsiębiorców środków z Unii europejski kolejne spotkanie e, odbędzie się wiosną e, tego roku z udziałem również specjalistów Na zakończenie jak zawsze zaproszenia na najbliższe wydarzenia w naszym mieście e, w w sposób szczególny chciałbym zaprosić na ciekawą wystawę komiksów i ilustracji Łukasza Kowalczuka. Ona odbędzie się 25, rozpocznie się 25 stycznia w czwartek w Galerii Ślatełckiego Centrum Kultury. Tutaj wstęp jest wolny. Łukasz Kowalczuk ma na koncie kilkanaście samodzielnych tytułów oraz autorskich wystaw. Jego komiksy są wydawane i prezentowane na całym świecie, bo i oprócz Polski, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Francji, w, Niemc w Niemczech, w Chile, a także w Szwecji. W ramach tej wystawy Szlam 4 albo Szlam 4, Zaprezentowane zostaną najnowsze rysunki powstałe w roku 2017 oryginalne plansze i wydruki, ale jako ciekawostkę dodam, że już następnego dnia w piątek odbędą się warsztaty komiksowe, anatomia komiksu, które poprowadzi Łukasz Kowalczuk będzie można zobaczyć, w jaki sposób powstaje komiks, jak znaleźć inspirację do powstania komiksu, i uczestnicy tych warsztatów będą mogli popracować nad swoim pomysłem nad stworzeniem komiksu, warsztaty adresowane są do młodzieży powyżej 13 roku życia. Serdecznie zapraszam na to wydarzenie. A w sobotę o 18.55 kolejna transmisja opery "Toska" Giacomo Pucciniego z Metropolitan opery, gdzie łączymy się bezpośrednio. Odbędzie się to w Ełckim Centrum Kultury. Serdecznie zapraszam do udziału, ale także zapraszam Ełczan na lodowisko, do parku wodnego, do kina Ełckiego Centrum Kultury po to, żeby w odpowiedni sposób wytknąć i odpocząć.